Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zapewne jak macie napady w swojej głowie, zapewne myślicie o napadach z mieszkania, czyli tam wleka, napad na więzienie, gdzie pomagamy wydostać Rawczowskiego. Mamy oczywiście tam Pacific Standard. Mamy też oczywiście napady z bazy, gdzie jest seria A, problem Bogdana i po prostu napad, co się nazywa Koniec Świata, akt trzeci tak zwany. Jeden z najtrudniejszych napadów, jaki został określony w grze. Oraz powiedzmy do tych, które najbardziej zmieniły metę gry, czyli Ayoperico oraz Kasyno. Jednakże w marcu został już tam oficjalnie dodany, no powiedzmy, że napad, no powiedzmy, no niby to nie jest napad, no ale przeważnie chyba każdy go tak sobie nazywa, czyli napad na Clucking Bella. Ogólnie powiedzmy, że jego oryginalną nazwą to jest po prostu no nalot na farmę Clucking Bella, czyli Clucking Bell Farm Right ewentualnie. No i zostało to dodane w marcu. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten napad, że tak będę mówił skrótowo, sam w sobie napad de facto jest, że tak powiedzmy, wejście ma darmowe. Pomaga nam w tym znana już postać. Powiedzmy, że pojawia się już w trzecim DLC. To jeżeli chodzi ogólnie o postacie, to jest dosyć dobry wynik, bo nie wiem, czy Ron się pojawił więcej niż dwa razy. Nie jestem pewny, czy mówię, czy był w misjach Dragborsów. Tam nie jestem pewny. W sensie, czy był poza tą misją jeszcze gdzieś, poza Dragborsami. Bo wiadomo, ma hangar swój, jest w Dragborsach się pojawia, ale czy pojawił się więcej niż drugi raz? Nie wiem, Kuchta się niby w teorii pojawił, chociaż nic nie mówi. W teorii był też dwa razy. Nie wiem, czy był w napadach z mieszkania, szczerze powiem, nie pamiętam tej cutscenki. Ale to byłaby też postać, która pojawiła się trzy razy, tak de facto. I właśnie nasza postać, o której dzisiaj mówimy, czyli Vincent Enderburger, że tak naprawdę też to jest postać, która pojawia się po raz trzeci. Pierwszy raz go poznaliśmy po prostu The Diamond Casino, kiedy były napady, były misje z Penthouse'a, wtedy pierwszy raz go poznaliśmy. Potem w napadzie na kasyno nam pomógł, załatwiając nam zabezpieczenie ochrony, żebyśmy mogli widzieć kamery tak naprawdę podczas napadu, no i pojawia się po raz trzeci, kiedy jest już w LSPD. I tak naprawdę, kiedy jest już w LSPD, organizuje nam właśnie nalot na farmę Clucking Bell. Sama w sobie nalot na farmę Clucking Bella jest po prostu powiązany tym, on dowiaduje się, że po prostu policja ma udziały po prostu w tym, że kartel po prostu chce przemycić dużą ilość narkotyków do San Andreas i po prostu policja wspiera ten handel, ponieważ mają z tego korzyści, czyli wiadomo, no korupcja i tak dalej. No i po prostu naszym zadaniem jest rozwalić, powiedzmy, że to wszystko i po prostu kradniemy narkotyki oraz dlatego kradniemy sobie jeszcze pieniądze. No i w sumie tak mógłbym określić, jeżeli o co chodzi w ogóle w napadzie na Clucking Bella. Jednakże chciałbym wam przejść do jednej decydującej rzeczy. Pierwsze, tak naprawdę wszystkie te misje są rozgrywane, powiedzmy, że bezpośrednio na komisariacie policji. To powiedzmy, że jest najważniejsze w tym wszystkim. Słuchajcie, nie musimy kupić żadnego budynku, bo budynek powiedzmy, że Vincent nam wynajmuje, że tak powiedzmy, no bo zawsze będziemy zaczynali misję z jednego miejsca, które zostało określone jako nieksięgowany ośrodek FBI, które jest używany przez dekady. I to jest nasze miejsce, które nam służy do wykonywania misji konfiguracyjnych, czyli po prostu taki garaż. I właśnie tutaj przechodzę do tej rzeczy. Żeby rozpocząć właśnie nalot na farmę Clucking Bell, my tak naprawdę, jako gracze, postać nasza GTA Online, ona nie potrzebuje absolutnie niczego. Pierwsza moja myśl po zakończeniu tego, bo mianowicie za ten nalot, za pierwszym razem dostajemy 750 tysięcy. To jest naprawdę ciul kasy jak za pierwszym razem i to muszę po prostu przyznać. Kiedy jesteś nowym graczem, zagranie napadu na Clucking Bell, albo mówię, no raid na farmę Clucking Bella, to jest w sensie najważniejsza rzecz, jaką trzeba zrobić, jak zaczynasz grę, bo na tym naprawdę wychodzisz w ciul do przodu. Naprawdę masz bardzo dużo pieniędzy, które możesz sobie wykorzystać. Co prawda to jest pierwszy raz, jest 750 tysięcy, ale potem nie zostaje gorzej. Dostaje się 500 tysięcy za ukończenie za każdym razem go. Moja myśl jest taka, jako że wejście do napadu na Clucking Bella jest dosłownie free. To jest wykonanie sześciu misji, to jest, no, to jest 6 misji. Razem z finałem to jest 6 misji. Za te 6 misji dostajesz 500k. To prawda, cooldown tego to też jest 48 minut. Ale zobaczcie, macie 500 tysięcy za wykonanie napadu na Clucking Bell, a do tego my nie płacimy nic, aby potencjalnie mieć dostęp do napadu na Clucking Bell. To jest wbrew pozorom właśnie najważniejsza rzecz, o którą chciałem wam powiedzieć, bo zobaczcie, porównajmy to sobie z jakimkolwiek innym biznesem, powiedzmy, że z podobnym, jakim jest warsztat. Żeby był w ogóle warsztat, musimy kupić jakikolwiek budynek, a ten niestety budynek też troszeczkę kosztuje. To powiedzmy, że też trochę nas Rockstar do tego przyzwyczaił, że tak naprawdę, jeżeli chodzi po prostu o warsztaty, w ogóle każde budynki, że tak naprawdę dostęp
do warsztatów, czy do, nie wiem, na przykład kasyna, zawsze musimy kupić budynek. Na przykład, żeby mieć dostęp do napadów z warsztatu, które płacą nam stosunkowo mniej. To prawda, tam akurat nie ma takich cooldownów, powiedzmy, że zrobisz jedno zlecenie, potem nie możesz robić następnych, ale musisz zapłacić mimo wszystko za ten budynek. No i też taki budynek jest na Mission Row, no i kosztuje 1 670 000. 1 670 000. Najdroższą misją do wykonania jest napad na bank rezerw, który bez premii do naszej kieszeni, z tego co pamiętam, wchodzi 270 000. Mówię, z tego co pamiętam, chyba było 270 000 do naszej kieszeni wchodziło, ale co najważniejsze, słuchajcie, to jest rzecz, którą trzeba kupić. Zobaczcie, tam najdroższa rzecz płaci zdecydowanie mniej od takiego napadu na Clucking Bell. Prawda, mamy dużo rzeczy do wyboru, mamy tych zleceń 8, no i w sumie tylko jedno się wybija, powiedzmy, że tak bardzo, bo reszta płaci w okolicach tam chyba 170-180 000. Ale chyba myślę, że widzicie, do czego zmierzam. Mianowicie chodzi o to, że napad na Clucking Bella tak naprawdę daje dużo pieniędzy, a nie wydajesz na niego nic, żeby go rozpocząć. Koszt 20, powiedzmy, że jest zerowy na poziomie pierwszym, że tak powiedzmy, level 0, no pierwszy poziom, będzie w stanie wykonać te napady. No to prawda, przydałby się jakikolwiek karabin, żeby kupić, ale mamy choćby furgonetkę z bronią, gdzie być może akurat się poszczęści, będzie jakikolwiek karabinek do kupienia, a karabiny tam jeszcze są na obniżkach i tu parę tysięcy dosłownie się zapłaci, więc jako tako to będzie na tym pierwszym levelu, ale wtedy zarobisz naprawdę dużo pieniędzy. Do tego jeszcze ktoś powiedział, że w sumie możesz podwoić to i zrobić jeszcze, założyć drugą postać i znowu przejść napad na Clucking Bella. Wtedy zarobisz znowu z bonusem tym, więc będzie 750 000 zamiast 500 000. Kiedy miałbyś już takie 1,5 miliona, to naprawdę już jesteś całkiem nieźle zarobiony, bo no mówię, co prawda mówię, warsztatu sobie takiego nie kupisz. Salonu gier już możesz powoli myśleć, co prawda to nie są fajne lokalizacje do zakupu, ale już coś dałoby radę powoli myśleć. Co prawda głównym sposobem byłby zakup kosatki, ale mimo wszystko właśnie dochodzę do jednego wniosku i dosyć najważniejszego, że właśnie napady na Clucking Bella są tak naprawdę OP, jeżeli chodzi o gotówkę. One tak naprawdę, mówię, koszt wejścia jest zero. Nic nie płacisz za to, żeby je rozpocząć. Są stosunkowo proste do wykonania, raczej każdy sobie poradzi z tym zadaniem, żeby je zrobić. Nic nie musisz tak naprawdę wkładać na to, żeby zarobić. Co prawda ktoś powie, no zrobisz te 500 000 na godzinę albo 750 za pierwszym razem i to jest tyle. Taki warsztat, no trochę byś musiał się postarać, ale zarobisz znacznie więcej. Niby tak, ale wiecie, na warsztacie być może w godzinę zrobimy maksymalnie 3 zlecenia, kiedyś testowałem. 3 zlecenia to jest jakiś taki maks, że na spokojnie każdy gracz dałby radę zrobić. Nie, może na czwarte by starczyło czasu, ale trochę w to wątpię. Wejdziesz w miarę, powiedzmy, że na zero bez tej premii, albo będziesz tam, nie wiem, odrobinę do przodu, powiedzmy, że będziesz, nie wiem, 600 tam tysięcy coś zarobisz. Ewentualnie możesz jeszcze później, jak zarobisz kasę, już robić napad na kasyno, napad na Cayo Perico, gdzie już będziesz w milion zarabiał sobie tak średnio na godzinę. Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu ten napad na Taksztarią po prostu płaci zbyt dużo. Jak na to, że po prostu próg wejścia jest praktycznie darmowy. Ja za pierwszym razem, jak wychodził ten napad, w sensie nawet nie wiedziałem, jaka będzie z niego wypłata, ale ja obstawiałem, że pewno będzie gdzieś tak w okolicach 250 000. Otóż dlaczego obstawiałem, że gdzieś tyle będzie? Tak patrzyłem sobie na taki warsztat. No mówię, no warsztat kupujesz, no to raczej byś nie zarabiał z misji, która jest za free dosłownie, w sensie dostęp do tych misji, które są darmowe, znacznie więcej od budynku. No to trochę, się mija z celem. Po co kupować budynek, na którym zarobisz mniej? Wiadomo, no inny budynek to zupełnie inny DLC, tak można byłoby powiedzieć, bo daje nam dostęp do czegoś nowego, do czegoś innego. No, ale właśnie tym napad jest na Clucking Bella, więc dochodząc do mojego wniosku, ogólnie uważam, że napady na Clucking Bella są szczerze zbyt OP. Nawet się zastanawiałem do dnia dzisiejszego, czy kurde pewnego dnia się nie obudzi, że nagle on zostaje znerfiony. Na przykład mówiłem do 250 000, albo nie, na przykład do 300 000. Kiedy by miało 300 000, ten napad na Clucking Bella szczerze byłby do rozważania tylko i wyłącznie wtedy, tylko dla nowych graczy, bo dla każdego, kto już gra, to nie ma sensu tak szczerze go grindować, bo jeszcze powiedzmy, że jakaś to byłaby odmiana, nie wiem, jak zrobicie Cayo Perico, to coś możecie robić w międzyczasie. Niektórzy będą, że Dr. Dre jest super, chociaż trochę trwa ten Dr. Dre, to trzeba po prostu przyznać, że to jest dosyć długa sprawa, no ale zawsze jest pewny milion, czy tak powiedzmy, zawsze jest milion. Niby można to wszystko ze sobą połączyć i nagle tutaj masz niezłą po prostu kasiorę z tego wszystkiego, ale ja naprawdę uważam, że napad na Clucking Bella jeszcze zbyt
zbyt OP za to, że próg wejścia jest po prostu do niego zerowy. Ja byłbym, mówię, jakikolwiek próg wejścia, w sensie musielibyśmy kupić ten na przykład garaż tam FIB, coś, żeby w ogóle rozpocząć na przykład tę misję, mimo wszystko. Nawet to nie byłaby jakaś spora opłata, tylko że w ogóle byłoby jakikolwiek koszt wejścia za to, no to dobra, to okej, to ma jakikolwiek sens, ale w tym wypadku, moim zdaniem, to nie ma po prostu sensu. Robisz to i w sumie twoją metą jest od razu zakup kosatki albo ewentualnie kasyna i będziesz powtarzał pod cały czas te najlepsze napady w dosyć szybkim tempie. A mówię, napad na Cracking Balla naprawdę nie jest tragiczny. Mówię, i dla nowego gracza, powiedzmy, że dla starego też to nie jest jakaś tragiczna kasa, bo no mimo wszystko 500 tysięcy to nie jest złe. Kto wie, może kiedyś się doczeka na to premii na przykład razy 2 i będzie milion za to. Raczej wątpię, że będzie 1,5 miliona, że zrobią premię razy 3, ale kto wie, może jakiś milion będzie. Na ten moment to jest jedyna, powiedzmy, aktywność, taka, która została wprowadzona wraz z wymowiskiem, która nie była na premii. I mam na myśli, że nie była na premii, nie, że kurde hajs z pojazdów jest na premii ze złomowiska, tylko na tą główną aktywność, czyli na zbieranie samochodów, one nigdy nie były na premii. Tak samo ten napad na Cracking Ball też nigdy nie był na premii. Były, co prawda, ktoś powie, w kurczaku, tak jak to sobie nazywam, że w kurczaku były premie na dodatkowe misje, ale na tą główną misję nie było premii. A dodatkowo nawet na te główne, poboczne misje, co one ci z tego, jeżeli robisz go samemu? Nie dostajesz wtedy w ogóle kasy. I wiecie co, nie zdziwiłbym się, jeżeli w pewnym momencie, na przykład w sensie mówi, na letnie DLC, okazałoby się, że napad na Cracking Ball zostałby znerfiony. Jakby znerfili go o połowę, nie zdziwiłbym się. Raczej bym się zdziwił w drugą stronę, jakby podwyższyli mu wypłatę. Wtedy byłbym dopiero zdziwiony. Byłbym naprawdę zszokowany wręcz, że to jest aż niemożliwe. W tym właśnie, jeszcze gorzej ten napad wypada względem napadów z mieszkania, bo tam masz 500 tysięcy, a robisz go samemu. A w napadach z mieszkania nie dość, że potrzebujesz ludzi, to zarabiasz jeszcze mniej. Nie, niektóre rzeczy, mówię, są dodawane do tej gry tak całkowicie bez pomyślunku, bym tak powiedział. Całkowicie, bo to wiadomo, no napady z mieszkania są stare, trzeba to przyznać. No ale były już ulepszane wypłatowo. No ale dalej to jest, kurde, mała kasa, mówię, w porównaniu z tym, co one oferują. Wiadomo, no, że kurde, fleka nie może płacić, to jest za dużo, no bez przesady. No ale takie, mówię, więzienie, serie A, Pacific, Human Lab, to powinien znacznie więcej po prostu płacić. No i cóż, to tyle w skrócie w moich takich przemyśleniach na temat napadu na Cracking Balla. Także to byłoby na tyle i do następnego, cześć.